Hej, 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 ludziska, z tej strony Cine, witam was w kolejnym odcineczku z Hitman Blood Money, czyli Krwawa Forca. I ostatnio widzieliście mój piękny odcineczek z misji Śmierć na Mississippi. Był dosyć ciekawy, ponieważ go dogrywałem, dodałem wam normalnie czadową muzyczkę i mam nadzieję, że wam się świetnie go oglądało, a teraz lecimy, póki śmierć nas nie rozłączy. No to let's do this! Thanks. Code red. You forgot your tip. That's all right. I insist. On the table by the bathroom. Okej, przerywnik zarąbisty, zabij pana młodego, zabij ojca panny młodej, ochroń pannę młodą i ucieczka. Okej, wybór broni. Na pewno silver barrel. Czy snajperkę chcę? Raczej chyba nie. Tego nie chcę. Nie, w sumie silver baller będzie lepszy. Czy tu coś z tych chcę? Chyba nie. MP9 też nie. Nie, tego nie chcę. MP5 też nie, to też nie. Chociaż no, tą snajperką się zastanawiam, bo naprawdę jest fajna. Doskonal, mógłbym sobie go tu udoskonalić jakoś. Plentruje drzwi, zwiększa uszkodzenia, wykluczaj na amunicję. Dwa pistolety. Podwójna radocha, ale większy odrzut. Wyższa celność, mniejsza wyklucza tłumik. Aha, z wielką tą. Okej, to sobie kupimy. To też sobie kupimy. Chociaż ta lufa mi zastanawia, tylko zobaczmy, czy mamy. No właśnie, mamy tłumik. A ta lufa by była po prostu cudowna, ale. Nie no, dobra, o, wrzesz w mordę, jeża, tak wygląda, tak? LOL, taki motherfucker. No, perfidnie. Dobra, to sobie go zostawimy i co? Myślę, że wystartujemy misję, bo nic innego tutaj nie chcę brać na tę misję. Chcę być takim hardcorem na normalnym poziomie. Papi LeBlanc. I coś tam jeszcze, tak? Dobra, wow, oni gdzieś tam strzelają. Okej, okay, co my tu mamy? Spójrzmy. Okej. Okay. Okej, okay, tu jest impreza, tak? Ale ja tam chyba się nie dostanę, czekajcie, bo chyba muszę się dostać do budynku. No, orzesz morda, ale to wielkie. Ja już widziałem mój cel. Tu jakiś dżemek wchodzi. On wygląda jak gość, więc może w sumie, no. Ubranie ma takie samo jak tam ci inni, więc może w sumie jego ubranie sobie zarypie. I wejdę później tam do nich. Ja coś pamiętam z tej misji, jak ją robiłem, ale nie dokładnie. O, właśnie. Ziomuś widzę nawalony ostro. Więc my sobie wyciągniemy strzykawka szpitalna do jednego uspokajającego, żeby powalić dorosłego mężczyznę. Strzykawka z trucizną, czekajcie, to tak się zastanawiam, strzykawka z trucizną, czy nie, nie adrenalina, na pewno nie. Dobra, więc sobie ją weźmiemy i go po prostu uśpimy. Dobra. Chociaż ja nie wiem, jak długo ta strzykawka będzie działać. Na pewno sobie wezmę jego ubiór, to jest pewne, ale chyba dla pewności strzyknę mu tą truciznę, żeby po prostu ziomuś nie stał.
ma rewolwer. Zaproszenie na party, okej. No dobra. Wait, schowamy sobie to. Dobra, no to idziemy teraz. Jesteśmy dobrze ubrani, tak? Okej, oni tutaj tańczą. My chyba tutaj celu swojego nie mamy. Tak jak myślałem, nie mamy, okej, więc co? Musimy wejść tutaj. Tak więc wbijamy sobie. Wow, okej. Okej, czyli mam stąd wyjść. No dobra. To jest private. Private. Waskroom, serio? Okej, tutaj jest coś. Wait a second, spójrzmy. Tu jest coś na biało, aha, czyli to jest kelner. Sprawdzimy legendę. To jest VIP. Okej. Coś jest? Okej, to jest wyjście na zewnątrz. Ja bym chciał coś z tym kelnerem zrobić, jakbyś się tak za kelnera przebrać, albo... O, wait, to jest ksiądz? To jest chyba ksiądz, o ile się nie mylę. W sumie za księdza się przebrać to by nie był taki zły pomysł. Więc my sobie chyba tutaj wyciągniemy... Fuck, serio? No dobra, to niech mnie już zabije. No dobra. LOL. LOL, trochę zrąbałem, no. Mógłbym ich w sumie zabić, no ale... wczytaj grę. Nie, restart. Tak, LOL. Dobra, będę musiał zapisać tam w momencie, jak tego ziomka już utłukłę. W sensie, jak biorę mu tam ubranie i tak dalej. No, żygaj, że musi iść. Ja już to będę na ciebie czekać. No dawaj, ziomeczku. Nie wiem, jak to z tym księdzem tam zrobić, bo w sumie za księdza przebrać się to by nie było głupie, no serio. Tu jest cel teraz. No przebrać się za księdza to by nie było głupie, bo w sumie jako ksiądz moglibyśmy ich wykończyć szybko. La 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 la. Jak ten ziomek długo idzie. Czekajcie, ja sobie wyciągnę już strzykawkę z trucizną. Ale ziomek przypakowany taki, no. Okej, nikt nie wiedział, bo tu mur jest, więc lightowo. Ale tam ci w ogóle shotguny mają, to mnie normalnie tak irytuje, że to jest masakra. Dobra, zaproszenie na party, rewolwer i ubiór gość. Dobra, daj mi to. Ja w tym będę lepiej wyglądać. Dobra, no i teraz idziemy. Wbijamy tam na pewno z powrotem. Dobra, i teraz... tam jakiś ziomal wbił. Dobrze było za kelnera się przebrać. A później za księdza. Czy nie? O, ksiądz idzie. Mogę mówić? Nie, nie mogę. Dobra. Czekajcie, czy jakbym go tu zabił, to czy ktoś by się skapnął?
Tam ktoś chyba wlazł. Ja chcę szybko się za niego przebrać i schować to ciało do tego schowka. Dobra, szybko, szybko! Uff, okej, okay, Boże, samą porę, ja nie mogę. Dobra, więc, tego mi brakowało właśnie. To jest chyba ten... To jest chyba jeden z moich celi, czy mi się wydaje. Tak, ja sobie stoję obok jednego z moich celi. Lol, 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 lol. Okej. Więc tak. Dworek i rodzinne groby. To mógłbym w sumie tam przejść. O ile czekajcie, wiecie co? Zapiszemy sobie w tym momencie. Andrew, wait, tutaj. Zapiszę sobie w tym momencie, bo chcę teraz zrobić coś hardkorowego i nie, czy to mi się uda. Jak na przykład będę chciał tędy przejść. O właśnie. Teraz wait a second. Tam jest ten ziomuś, tak? A ja się muszę tam jakoś dostać. I się zastanawiam jak. Na przykład tędy. O właśnie, o to mi chodziło. Tylko tam stoi ten ziomek, ale on się raczej nie patrzy. O fuck, nie, no nie idź, no ziomuś. No i poszedł sobie, no lol. Tamten patrzy, no kurde, serio. Ziomeczku, idź tam z powrotem, no lol. Oh my fucking god. Serio. No i on sobie poszedł, no dupa Jasiu. Muszę upatrzyć, gdzie on będzie szedł. On chyba tam będzie stał teraz i się tam wróci. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, on tam teraz stoi, on chyba tam karmi krokodyle czy coś takiego i się tam wróci. Jak się tam wróci, to wtedy ja podejdę i z mojego silverka mu po prostu w łeb wywalę. Więc czekajcie, zapiszemy sobie tutaj jeszcze raz. Tak, chcę nadpisać, dobra. Okej. Okay. Umieść mina, ruap. No ziomeczku, idź tam. Spójrzmy, gdzie jest ten inny. On jest tutaj, on ciągle wchodzi tam do tego pokoju i tak dalej. On sobie tutaj łazi. Ale jego będziemy mogli szybko wykończyć, to nie będzie żaden problem. Po prostu do ciasta mu coś tam dodam, albo jak on będzie stał, przecież się tego uśpię. A ten ziomek idzie w tę stronę teraz, no lol. What? Ja nie chcę łączyć w tę stronę, no. No i po chatu idziesz. Dobra, to chyba najpierw musimy tamtym się zająć. Tylko w sumie trochę nie wiem jak to zrobić, bo jak mu dodam to gówno do ciasta, to jego nawet tutaj nie ma, no lol. Aha, on teraz jeszcze do kości, okej. Okay. Father.
Aha, i to jest ta cała panna młoda, tak? Ale jakbym temu gościowi coś dodał do tego, to by chyba... To chyba by wszyscy poumierali. Zobacz, co ten będzie robić. On, widzę, tutaj sobie siedzi. Tutaj gdzieś wlazł. On tutaj gdzieś wlazł, z tego co widziałem. Okej. Czyli on jest gdzie? Ten znowu tam stoi przy cieście, no lol, lol, lol. Ach, fuck, nie zdążyłem. Ale żal. Ja tu raczej zrobić nic nie mogę. Ten se tutaj łazi. A gdzie jest tamten? Ten jest w ogóle tutaj gdzieś. Dworek, piętro. On jest na piętrze, okej. Okay. Spróbuję tam pójść. W sumie zapis mam, więc lightowo. Ja teraz jestem właśnie na piętrze, tak. A teraz, żeby w ogóle do niego dojść, to muszę przejść przez masę tutaj badziewi, widzę. A oni w ogóle nie reagują. To jest sweet. Okej. I ten siedzi pewnie za tymi drzwiami, tak. Nie, nie włamuj się! LOL! Okej. Więc jak tam wejść? Musiałbym jakoś tędy i tu tędy, ale on chyba wychodzi już. Ja bym chciał się skupić na tamtym ziomeczku. Okej, on tu wychodzi. Tu tylko mogę się włamać. Tu mogę, o, tu mogę wejść. Wait a second. Gdzie ja jestem? To jest chyba nie ten pokój. Nie no, wrócimy się tam. Wait, gdzie jest? Aha, tędy chyba. Tak jest. Tędy. Cak. Teraz mapa. Ten jest znowu tutaj i w sumie mógłbym... A, dobra, wyszedł. Lol. Fuck. Ten idzie znowu tutaj czy nie? Nie. Sprawdźmy, gdzie on jest. On jest w, dworku na parterze. Tylko tam w sumie jest, jest jego ochrona. Lol, ja tu z miną sobie łażę, no serio? Ten tutaj idzie, ten chyba gdzieś się kieruje tam. Na ten dworek znowu, w sensie... W sensie, żeby znowu do tego grobu iść. Mam przynajmniej taką nadzieję. Okej, okay, zniknął. Okej, okay, wyszedł na dworek i idzie do tego grobu. Dobra, to ja też teraz muszę iść. Zróbcie mi tu miejsce, bo ja będę go teraz followować. Okej, okay, czyli on tam idzie, tak? No dobra, to my się tam już przejdziemy po prostu i tak staniemy, żeby mu tylko przywalić w dyńkę. Tu żaden ziomal nie stoi. Okej, okay, on tam poszedł, a ten się tutaj dopiero kieruje, tak? Dobra. Tam stoi jeden z tych ochroniarzy, ale on raczej nie powinien zauważyć, kiedy ja temu w dyńkę strzelę i on się po prostu wywróci. I wpadnie przypadkowo, no on tam stoi, tamten w ogóle przez ten patrzy przez okno, ale widzę, że on już zrezygnował z patrzenia przez okno. Tutaj w sumie są okna, więc raczej nic nie będzie widać, znaczy okna zamknięto, okna nic nie będzie widać, tamten ziomek też raczej nic nie będzie widać, bo przecież mam w końcu wyciszony pistolecik. Okej, okay. Tamten raczej tam będzie stać, więc to jest też lightowo. No dobra, więc teraz gościu, chodź tutaj, ja cię wykończę, ty widzę po tych wybojach, tak dziwnie chodzisz.
Okej, muszę poczekać, aż tamten odejdzie. Okej, tamten idzie. Ten tak stanął, więc tutaj mogę wyciągnąć Silver Baller. I prosto w dyńkę. Cak, dobra. I to było na tyle. Dobra, więc my sobie idziemy dalej teraz i zajmiemy się naszym panem młodym. Dobra, ja mam nadzieję, że tamten w ogóle ojciec się nie obudził, chociaż w sumie co ja mu dałem? Dałem mu środek usypiający, więc możliwe, że... Nie no, dalej tam leży. Okej, więc teraz musimy... O fuck, serio? Ja się tu blokuję. Zamknijcie się! Okej. Więc teraz trzeba poczekać, aż ten ziomuś tutaj przyjdzie. Okej, on już tu idzie, więc ja bym mógł to ciasto albo zatruć, albo zabić jego. Okej, więc teraz chwila, moment. Szybko trucizna. Nie mogę, fuck, dobra. To może po prostu jego otruć. Okej, on tutaj jest. Ten wychodzi. Okej. Tam jest zamknięte. Wait a second, szybko go muszę zabić. I uciekać. I uciekać czym prędzej. O ile się nie mylę, że to dobrze zrobiłem. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem. Dobra, więc uciekam. Szybko weźmiemy swój stary ubiór. Dawaj, 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 dawaj. No, ubiór. I uciekamy. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, póki się skapną, że on tam leży nieżywy. Fuck my life. Laj, 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 laj. Uciekaj. No i sweet! Razem zabitych 4, ilość strzałów 2, ilość trafień 2, zabici w walce wręcz 2, wypadki 0, strzały w głowę 2, znalezienie ciała 0, uchwycone przez kamerę nie. Przemoc, a jedna czacha, lol. Twoja ocena łowca, twój rozgłos 0 na 100. No i nice. Tak więc moi mili... A owca poszukiwany. Okej, tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapa w górę. Widzicie, Hitman nadal jest kontynuowany. I ja się już z wami żegnam. Tak więc wyczekujcie następnego odcinku. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.